Gmina Rybno podpisała umowy na dofinansowanie dwóch organizacji pozarządowych działających na terenie gminy – Delfina i Szuwarka. Dzięki wsparciu uda się zrealizować kolejne zamierzenia. O szczegółach mówi wójt Tomasz Węgrzynowski. Podpisaliśmy dzisiaj umowę z dwiema organizacjami pozarządowymi. Jedna to jest klub Delfin Rybno, druga to jest klub Szuwarek z Hartowca. Obie organizacje działają na niwie sportowej. Szuwarek prowadzi sekcję żeglarską, bardzo popularną nie tylko w naszej gminie. W tamtym roku dużym sukcesem dla tego klubu było to, że organizowali mistrzostwa Warmii i Mazur, jeżeli chodzi o tą kategorię, w której uczą u siebie żeglarstwa. A Delfin Rybno, ogólnie znana marka w całej Polsce, drużyna grająca w czwartej lidze, ale to nie tylko na tym się klub skupia. Głównym zadaniem klubu to jest jednak ćwiczenie i rozwój fizyczny młodych ludzi. Około 200 młodych chłopaków i dziewczyn ćwiczy grę w piłkę nożną. Ponadto klub prowadzi jeszcze sekcję zapaśniczą, która już robi sukcesy krajowe, jak również sekcję judo. Wspomagając organizacje pozarządowe, przyczyniamy się do rozwoju tych organizacji, a te organizacje wtedy mogą bardziej optymalnie pomagać w atrakcyjności życia na terenie gminy Rybno. Uczniowski klub Szuwarek działa przy szkole podstawowej, wykorzystując walory Jeziora Hartowieckiego. Działamy bardzo, bardzo prężnie. Nasz sprzęt, który mamy, który użytkujemy już od kilku lat, powolutku wymaga renowacji. Powolutku wymaga renowacji pomost, z którego korzystamy. Tak więc środki, które pozyskaliśmy, wykorzystamy na pewno na dobry cel, na inwestycje w sprzęt, jak również w odnowienie i regenerację naszego pomostu. Pieniążki przeznaczamy na kolejny rok działania klubu GZS Rybno. Cieszymy się, że znowu udało nam się wygrać konkurs. Dzięki temu będziemy dalej szkolić dzieci w 6 kategoriach wiekowych plus senior. Jest to grupa około 200 osób. Również klub działa w kategorii zapaśniczej. Zajęcia prowadzone są w Rumianie, w szkole w Rumianie oraz w Osirze Rybno. Jest to również grupa około 20 kilku osób. Trenuje ją pan Mirosław Gajewski z Lubawy. Jak i również, jeżeli chodzi o piłkę nożną, planujemy w tym roku rozbudować sekcję, że tak powiem, trenerów. Na wiosnę odbędzie się kurs w Nowym Mieście Lubawskim. W związku z tym dalej będziemy mogli rozbudowywać tą bazę. Dziękujemy tutaj władzom samorządowym za przychylność w działaniu, współdziałaniu. No i dzięki temu dalej możemy funkcjonować. Cieszymy się, że współpraca na linii gmina Delfin od lat cieszy się szacunkiem i zaufaniem. Działamy w klubie po to, żeby coś osiągnąć. Myślę, że nasze osiągnięcia widać sukcesem gry w czwartej lidze. Trzeba też wspomnieć o sekcji zapaśniczej, która osiąga duże wyniki i teraz będzie niedługo startować na olimpiadzie. I dziękuję władzom gminy za to, że tak o nas pamiętają i że możemy dalej się spełniać w swojej funkcji. Gmina Rybno od lat wspiera inicjatywy organizacji pozarządowych, szczególnie te dotyczące sportu. Piłka nożna, zapasy i żeglarstwo na dobre się u nas zakorzeniły, a sukcesy naszych sportowców to powód do dumy.